Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zajmuje się poradami zawodowymi i informacją zawodową, a co za tym idzie, przygotowaniem osób do wejścia na rynek pracy. Jedną z możliwości oprócz zatrudnienia najemnego jest samozatrudnienie, czyli założenie własnej działalności gospodarczej. Seminarium dotyczące tej możliwości zgromadziło sporą liczbę słuchaczy. Był bardzo szeroki przekrój, jeżeli chodzi o uczestników. Nie stawialiśmy żadnych warunków. Więc były to osoby bezrobotne, były to osoby pracujące, byli to uczniowie, uczestnicy projektów, osoby, które chciały przyjść i uczestniczyć w tym spotkaniu, mogły się zapisać, były zapisy i uczestniczyć w tym spotkaniu. Natomiast jeżeli chodzi o zakres merytoryczny, to jest właśnie biznesplan, czyli przygotowanie strategii wejścia z firmą na rynek towarów i usług, prawda? Przygotowanie skutecznego narzędzia zaistnienia w dosyć trudnej działalności, w trudnym klimacie prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się być bardzo trudny. Na seminarium prelekcje dotyczące przygotowania strategii wejścia z firmą na rynek biznesplanu, a także dofinansowań wygłosili prelegenci z Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Sam biznesplan jest zagadnieniem szalenie trudnym, ponieważ zawiera wiele elementów, które na przykład dla osoby, która nie jest ekonomistą, no są niekiedy obce, prawda? Analiza SWOT, prawda? Zestawienie zysków, strat, prawda? Ten cały język ekonomiczny może być dla kogoś mało zrozumiały. Celem takiego spotkania jest muszę wyobrazić sobie siebie jako osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i się tym zajmuje. Jeżeli widzę się w tym, jeżeli stwierdzam, że może to być mój żywioł, tak, poruszanie się w tym gąszczu przepisów, zasad, planów marketingowych, kalkulacji, to jest to dla mnie obszar prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli nie, to być może powinienem się zająć czymś innym, prawda? Gdybyśmy wszyscy mogli założyć działalności gospodarcze, no to można z powodzeniem, no to nie byłoby bezrobocia, no ale wiemy, że to są pewne fantazje, tak? Tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć dla siebie najlepsze miejsce na rynku pracy. Własna działalność gospodarcza jest jedną z metod walki z bezrobociem. Jednak, aby firma nie tylko zaistniała na rynku, ale również się na nim utrzymała, potrzebny jest dobry pomysł na biznes i ekonomiczne obeznanie.